Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cześć, z tej strony Bartosz Zalewski. Zazwyczaj nie ma intro w tych podcastach, które tworzę, ale tym razem muszę się z czegoś wytłumaczyć. Otóż w trakcie nagrywania kolejnej rozmowy, którą zaraz usłyszycie, bardzo ciekawej zresztą, po dopiero połowie godziny się zorientowałem, że nagrywałem wszystko w niepoprawnych ustawieniach mikrofonów, co oznacza, że dźwięk jest po prostu do dupy, brzmi jak blacha i jest dosyć słaby, ale rozmowa była też na tyle ciekawa i Marta jest na tyle ciekawą interlokutorką, że postanowiłem, że zachowam to w takiej wersji. No, nie jest to oczywiście najwyższa jakość nagrania, ale za to same poruszane tam tematy, na pewno warte zachowania. Jeżeli zaś chcecie oczywiście przesłuchać tę wersję oficjalną, już poprawnie nagraną na odpowiednich formatach, wystarczy, że przewiniecie do mniej więcej 34 minuty. Zapraszam teraz do słuchania. Dobra, sorry, bo się zablokowało znowu. Musisz zatrzymać od razu. We Wrocławiu. Nie, nie mieszkam tutaj. Tutaj tylko właściciele mieszkania są związani. No weź! No bo ja za daleko mam, że mieszkasz we Wrocławiu. Nie, nie, już 5 lat mieszkam. No dobra, no to stare info. Tak jest. A propos starego info, nowe info. Słuchajcie, witam was serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Marta Iwaszkiewicz. A, no, cześć. Popatrz, jak zwykle z przyczajki zacząłem i nie wiesz, która część twoich poprzednich wypowiedzi się znajdzie. Tragedia. Tak się powinno zawsze właśnie zaskakiwać wszystkich swoich gości. Ale cieszę się, że tu dotarłaś. Często bywasz po północnej stronie miasta? No, teraz zaczęłam tutaj kurs scenariuszowy. Uwaga, w Centrum Kreatywności, tak się nazywa to miejsce. Czuję, że jestem tam bardzo kreatywna. Bardzo ktoś kreatywny wymyślił tę nazwę. Tak, tak. No, no ale wiadomo, szef z bez butów chodzi. Centrum Kreatywności nazywa się Centrum Kreatywności. Więc tak, jestem, więc tam jeżdżę, żeby być kreatywna i też moi znajomi się tu przeprowadzili i raczej robię sobie z nich żarty, że nie będę do nich przyjeżdżać, bo jest tak daleko. No i ten autobus tutaj, bo ja mieszkam na Dolnym Mokotowie, a to w zasadzie Siekierki, więc jak tam dzisiaj wsiadłam do tego autobusu, to bardzo dużo żulów, bardzo dużo starszych osób i jedna wycieczka dzieci i kurwa na tą jedną wycieczkę dzieci, druga wycieczka dzieci. Się nałożyła. Plus jeszcze żul z grabiami. więc tak, ta komunikacja tutaj pomiędzy tymi dzielnicami dość ciężka, no ale... Będę przyjeżdżać. Jakby żul z grabiami słuchał piżamy porno, to by było najlepiej, bo to by było dobrym nawiązaniem do tego, ale faktycznie w ciągu dnia w ogóle jak się jeździ autobusem, komunikacją miejską, to się troszkę z innym składem jeździ. Poranki i te popołudniowe godziny to są ludzie, o rany, robota. A w ciągu dnia to są ludzie, którzy trochę są poza tym. To są właśnie osoby starsze, osoby trochę wykluczone, dzieci faktycznie. I ja. Tak, siedzę w rogu. Ciekawa sprawa. Tak, ale to prawda, jak się idzie do sklepów też. Ja chodzę do sklepów razem ze starszymi paniami. Mam pod sobą mięsne i to jest niesamowite, ile one mięsa zamawiają. W sensie, ja nie wiem, kto je tyle, wiesz, tam jakieś... pasztetów, jakichś nóg, podrobów i tak dalej. One wychodzą po prostu z gigantycznymi siatami mięsa. I w dodatku są straszne tam kolejki, one też wolno zamawiają to mięso, dużo tego mięsa, no ale to... lubię czasem z nimi. Nie, no tam jest ciekawe. Może jest jeszcze druga opcja, że każda z tych pań po prostu w domu ma taką, wiesz, stół, gdzie sobie zszywa jakiegoś swojego jakiegoś człowieka ze względu na samotność. O Boże, pana, żeby mieszkać. Tak, tak. Szkoda tylko, że będzie miał kurze serce i świński móżdżek. No ale może będzie miłe dla nich. Tak jest. To jest też prawda, że jeżeli się chodzi po miastach większych w ciągu dnia, już trochę inaczej w Warszawie, bo ona jest trochę tak rozbita, ale jeżeli pojedziesz do miast, w których są właśnie instytucja starego miasta, śródmieścia, tak byśmy nazwali tutaj, to ono jest w większości zasiedlone właśnie przez osoby starsze. No i też dojmująca samotność tych osób jest naprawdę, aż czujesz po prostu właśnie spełniająca się w takich małych sprawunkach, przyjść, porozmawiać też w sklepie, bo to jest też takie miejsce,
miejsce tam. Ale ty jesteś z Warszawy w ogóle tutaj i też z Siekierek, tak? Jakby ze... Nie, ja jestem z Żoliborza. Nie, no to wiadomo, to od razu jestem lepiej. Tam starsi ludzie może i są samotni, ale nie odczuwają tego mocno. Żoliborz się bardzo zmienił, bo jak ja tam mieszkałam, to była duża patolka. Był pan Mareczek, który sprzedawał narkotyki pod klatką. A to tak tuż przy Cytadeli, więc to ile on miał jest... lat, że się na niego mawiali pan Mareczek? Pan Mareczek? Albo miał jakieś... bardzo mało, albo bardzo dużo. Miał tak... Ciężko było poznać, bo dużo pił, no aha. Ale na moje oko to było po 30. No i to jest teraz jakiś taki hot adres, ale nie. Wtedy właśnie był cały zapełniony takim panem Mareczkiem i jego ziomkami. No i oni sobie lubili siadać na murku i tak dalej, tam mój ojciec się z nimi parę razy kłócił, a raz się z nimi nawet napił w trakcie tej kłótni, no a teraz już ich nie ma, a pan Mareczek się powiesił w piwnicy. O, to jest też słynny żart taki, który dokładnie tak kończy się, to jest puenta tego żartu. Mamo, mamo, biegnij, tata się powiesił na strychu. Matka wbiega, nikogo, a prym aprylis, tata się powiesił w piwnicy. Jeden z klasyków. Czyli lata 90. Żoliborz, to też chyba były takie starcie tego takiego, bo to wiadomo, że mamy chyba najbardziej znanego obywatela Żoliborza, który już nie chcę tu go name checkować, bo mu starczy już na każdym, na każdy temat się wypowiedział i on widziałam już go w kościele raz. Był, przyszedł grzecznie, sam czy z kimś? Sam, ale nie jestem pewna, czy to był jeden, czy to był drugi, bo to było dawno, jak ja jeszcze chodziłam do kościoła i tylko tak wszedł, uklęknął przed krzyżem i wyszedł. Tyle czasu poświęcił. Przyszedł, mam ciekawsze rzeczy do robienia. A co się stało, że odeszła się od kościoła? Rozmawiajmy o tym. Wiadomo, klasyczny temat, ale nie, no bo tam etos żoliborskiego inteligenta podoba mi się, który był w kontrze do podwórkowego wychowania, ale to też jest tak, że no, to jest jakaś taki fantazmat, bo nie sądzę, że tam się zachowali, wiesz, przedwojenni panowie prasowe, pan profesor i pani profesorowa, która chodziła, może gdzieś. Może gdzieś, ale no nie tam, gdzie ja mieszkałam właśnie tam z panem Mareczkiem. Znaczy nad sobą miałam taką sąsiadkę, panią Kasię Radecką, która była moją mentorką artystyczną. No. I pani Kasia Radecka była taką niespełnioną trochę reżyserką teatralną, która robiła ze mną różne warsztaty z recytacji. Jasne. I czytała moje teksty i tam je jakoś komentowała i tak dalej. No lubiłam ją, bo była taka świrnięta. Ciągle przychodziła do nas do mieszkania, żeby sępić od mojej mamy papierosy i przy okazji opowiadała różne historie, właśnie coachowała mnie artystycznie, cokolwiek to znaczy. A teraz w Centrum Kreatywności w Wespół jesteś. Nie, ale to też ciekawe, że ile miałaś wtedy lat, jak pani Kasia schodziła do ciebie i twoje próby literackie przekuwała no na słowo. No i byłam nastolatką. Nie, no to nie tak źle jeszcze. Wiesz, nie, że tam ciągnięcie za warku, czy tam dziecka małego. Ale nie. No, to ciekawe. Ale to był twój debiut, jeśli chodzi o jakieś formy sceniczne Tak, no, nie, to w podstawówce coś tam sobie wystąpiłam. No to wiadomo, jak każdy. A potem właśnie bardziej pisałam. Jakieś opowiadania i jeden scenariusz filmowy, który wygrał nawet konkurs, którego rozdanie nagród było w CSW, ale fatalną taką stronę miał ten konkurs, jednak nie, znaczy internetową, to wyglądało dość okropnie, więc chyba jednak nie ma się czym chwalić. Jeśli jest dalej ta strona, to teraz to powoli wraca, tak zwany stary internet, vintage memes i tak dalej. No tak, on był bardzo w tym klimacie. No. A czy prowadziłaś też bloga, bo to była pewna... W pewnym momencie był, pamiętam, że wyprysk, że pojawiły się pierwsze takie mikrostrony, to też się pojawiło dużo osób, które do tej pory pisało, może nie tyle do szuflady, ale jakoś do siebie. O Boże, no chyba miałam jednego bloga, tak. Pamiętasz, że swój nick, bo on był zawsze dość intensywny, jakieś tam kruczyca albo nocne szepty. Nie, mój mail, jak miałam maila, to był miał 92, ale kurde, jak się nazywała ta strona z...
ten mój blog, to nie pamiętam, bo chyba właśnie, chyba był jakiś coś Iwaszkiewicz, coś tam, więc nie wiem. Sprytnie. To jest właśnie rzecz, którą chciałem cię dopytać, ale pewnie o wiele osób pyta, czy nie masz żadnej korelacji z Jarosławem Iwaszkiewiczem, to nie jest twoja dalsza, bliższa rodzina. Nie. Mam też potomków, to nie miał za bardzo, ani potomkin. Chyba miał, ale no w każdym razie nie po mojej stronie. Mhm. Ja miałam faktycznie ciekawego pradziadka i był to Jerzy Putrament. A, to też widzę, literackie tutaj. No tak, taki no, dość bardzo czytany w PRL-u literat, mm-hmm. bo właśnie po dobrej stronie wtedy. Najlepszej stronie. Po najlepszej stronie. Jasne, tak. Ale z początkiem w latach jeszcze przed gdzieś strony miały tak ważne. Tak, bo on był w Żagarach z Miłoszem. Mm-hmm. A potem właśnie Miłosz opisał jego w zniewolonym umyśle jako gammę. Tak. Czyli ten, a ja w ogóle to temat tabu w mojej rodzinie. I ja pierwszy raz coś się tak więcej o nim dowiedziałam z książki Marka Chłaski, gdzie tam Chłasko po nim jedzie, że ten chuj piszący donosy na Miłosza i tak dalej. To w ogóle ciekawa relacja jego i Miłosza, bo on faktycznie po prostu nie chciał go wypuścić później z kraju. Tak, jako on był też twój dziadek, pradziadek? Pradziadek. To dziadek miał dużo do powiedzenia, bo to jest Związek Literatów. Tak, był prezesem Związku Literatów Polskich w najgorszym jego okresie. Nie, owszem, to miało znaczenie dość jasne i przełożenie też na to, co ludzie w swoich życiach mieli, ale to interesujące, ale czy to rzeczywiście już nawet po tylu latach jeszcze nie wracacie do tej historii i do tej osoby? Bo to... No, mnie fascynuje ta historia pod względem jego sióstr, które zostały wywiezione na Syberię. Tak. Bo on miał 2 metry, a one przez to, że jakby małe były na tej Syberii, wróciły z tej Syberii i nie wyrosły, miały 1,50 m. I mieszkały obie w jednym mieszkaniu i były obie starymi pannami. I jedna z nich, czy też nie miała prób literackich przypadkiem? Nie, jedna z nich była cenzorką, a druga działała w Solidarności. Oho. I one mieszkając razem w tym samym mieszkaniu, w ogóle się do siebie przez lata nie odzywały. Ależ historia. No i jak jedna w końcu przeniosła się do domu starców, ta z Solidarności, mój ojciec się bardziej trzymał z tą z Solidarności, wiadomo, to w ogóle tam zabroniła odwiedzać tej drugiej ją w tym domu, bo ją groziła jej, że ją obrzuci z szkłem i tak dalej. Też taka staromodna, przyznam, obraza. To. Tak. Groźba takiej, której się nie rzuca dzisiaj za dużo. No, ale były bardzo jakby, kurde, w cieniu tego całego brata, a jak jeszcze ta była, potem jak ta Maria właśnie, cenzorka umarła, to my pojechaliśmy z moim ojcem do tego mieszkania i tam poza wszystkimi dziełami Lenina i tak dalej, po prostu całą encyklopedią komunizmu wszędzie poukrywaną, były też wszystkie dzieła Miłosza. Bo właśnie ona przejęła bibliotekę po moim pradziadku. Żadne jeszcze. Więc tam była trochę pomiędzy nim a Miłoszem taka relacja jak w Amadeuszu, nie? I co? No i mój ojciec odkrył listy, które właśnie mój pradziadek wysyłał tej Marii, bo oni zawsze mieli lepszy kontakt. Tak. No. Jak ona była na Syberii, żeby nie traciła wiary w komunizm, mimo tego, gdzie jest. To są jednak interesujące czasy, ale sama historia wymaga, żeby... Nie wiem, czy Andrzej Bart jeszcze żyje, ale mógł książkę napisać na tym na pewno. A no, potem kurde. Z rolą Agaty Buzek w wielkiej rogowej oprawce okularów. To jest klimat taki dość ciekawy, który... A czy to w ogóle cię jakoś też fascynuje? Czy jakoś tam nie zastanawiałaś się, żeby może podjąć literacką taką historię? Nawet nie... No myślałam o tym, tylko że to by wymagało współpracy z moim ojcem, a mój ojciec jest dość krytyczną osobą jako niespełniony reżyser i powiedział, że ten temat jest nudny, więc, więc no dzięki tato muszę sama chyba się tego podjąć jednak. No ale on ma więcej szczegółów niż ja. Zgadza się. I też, no ale tutaj się rzeczywiście historia czai niesamowita. No, to dość interesujące, bo... No chcę coś z tym zrobić. Warto, no. Zdecydowanie. Zwłaszcza, że wiesz, to jest też już taki okazja do pokazania osobom młodszym, dla których często ta
ten okres jest dość zero-jedynkowy, że to nie są takie jakby proste wybory prostych ludzi. Kto powiedział mu dziadek, świat nie jest czarno-biały, chyba że jesteś psem, bo pies nie widzi inaczej. Jak to? O Boże. No niestety, dzieci też bardzo małe. Tak, tak. Mój dziadek miał w ogóle fajny stosunek z psami, bo chyba tak mi się zdaje, że to było, albo może mi się zdawało, że to było, to nie ma znaczenia na tym etapie, ale chyba nauczył swojego psa kiwać głową pod koniec jego wypowiedzi. Co oznacza, że jak zwracał się do niego, prawda, to pies mu potwierdzał głowę. Był hype mena. Ojej, muszę tak nauczyć mojego psa. To jest bardzo dobry pomysł. Właściwie do teraz niedawno mi się przypomniało. Ale to jest faktycznie, takie rzeczy się czają gdzieś w przyszłości. No ja tutaj nie jestem jakoś tam świetnie obeznany z tym tematem, ale myślę, że pani Marcy Shore, która dość piękną książkę też popełniła na temat właśnie literatów i ich w stosunku do władz totalitarnych różnych systemów, też by miała się wypowiedzieć. To ciekawe, to bardzo interesujące, widzisz. Już na samym początku żeśmy uderzyli z potężnego działa, ale wróćmy może w lata 90. No. 2000, bo one też mają, obrastałem, nie czuję, że one obrastają też taką mitologią trochę. Teraz zwłaszcza, no jest jakiś taki nurt duchologiczny, właśnie o, swetry tureckie, trochę chodzenia w kreszach. Nie, no tak, no to się... Ale czy cieszy cię to, czy to raczej czujesz po prostu jako raz, że tempus fugit i o rany, to już jest to, a drugie, że wiesz trochę... co, ja chyba, znaczy... Nie mam jakiegoś bardzo emocjonalnego stosunku do lat 90. w sensie, że ja jednak się urodziłam w 92 tak? roku. Ja myślałam, że jesteś starsza. Wszyscy myślą, że ja jestem starsza. No, rano w 92? Tak. To wo! Nie ma, to tacy gówniarze nie mają miejsca. Nie, ale to interesujące. No to już, jeżeli bym nie mówił o latach 90., to bardziej o latach 2000, no, które lata 2000. Teraz w potężnym. Nie żałujesz trochę, że nie zachowałaś ubrań z tamtych okresów i teraz byś była... Jezu, nie, ja się tragicznie ubierałam. Naprawdę bardzo, bardzo źle. Tak. Miałam takie dzwony i krótkie bluzki. Mm-hmm. I w gimnazjum byłam słynna z tego, że właśnie mam te krótkie bluzki. W ogóle ciężko miałam przeprawę w gimnazjum, szczerze mówiąc, bo no ja tak lubiłam zwracać na siebie uwagę i Max Wab, to była lodziara. Okej. Nic nie miałam wtedy z penisami wspólnego. Byłaś taka szeroka jak lodówka. To... Nie, stary, to było myślenie, bo mam naturalne jakieś takie czerwone usta i uwaga, ci koleś się stwierdzili, że to jest od tarcia. Po raz kolejny Instytut imienia Myśli Gimnazjalnej dostarczam. Wspaniałe. Co za kurwa kretyni. Naprawdę, że nic nie, wtedy tak prostu... nie robiłam. Ja nawet wiem, dlaczego tak jest. Po prostu skórę masz cięższą na ustach. To jest jedyne. O, dzięki, kurde, nigdy nie wiedziałam właśnie. No, to jest, kolor jest zależny od grubości skóry na ustach. Proszę. A to bardzo źle. że trafiłaś na takich ludzi. No ale to faktycznie też jest, że no nie wiem, czy kojarzysz, ale czy cieszy, to znaczy to jest chyba naturalna kolejność. Czy cieszyła mnie tak sywa, to jest zapytać? Nie, ale czy... Także ja rano. Czy cieszy cię powrót do tych czasów? Na przykład teraz, już, no oczywiście on jest taki tylko wspominkowy, taki trochę... Taki... To jest tylko taka jakby remiks tego, co wtedy było, ale czy cię to odnajdujesz się w tym? Mówisz, o fajnie, że to wróciło, czy raczej myślisz, nie? No ja bardzo to tak stwierdziłam, że zrobimy z tego po prostu spektakl w resorcie i jasne. Mamy najtisy i gramy do różnych tematów z najtisów i ludzie jakoś tak żywo reagują, zgadzasz. Że tak powiem na to. Czy więc pod tym względem na przykład mnie to cieszy, nie wiem, jakoś tak... Spoko, no ja uważam, że to jest dobra stylówka. No. Mm-hmm. Lata 90. to jest dobra stylówka, lata 2000. wydaje mi się, że nie. No nie. Więc to lepiej, żeby to nie wracało. Znaczy to i też wróci, czy byśmy chcieli, czy nie. Kwestia jest tylko w jakiej formie, bo wiesz, że no niestety wszystko to popkultura przemiela w takich okrutnych cyklach. Nie? No, prawdopodobnie ludzie w latach 80. się śmiali, wiesz, tam. Peace and love, man! Po czym sami stali się obiektem. Zresztą to nie działa, wiesz, na układzie 10-letnim pozorom. Ale to jest interesujące o tyle, że właśnie masz
też do czynienia właśnie, no może o resorcie też bym porozmawiał, tylko zanim tam przejdziemy, przydałoby się, bo jeszcze tam się wiele rzeczy po drodze też zdarzyło, prawda? Czy, bo ty jakby od formy pisanej przeszłaś do formy mówionej, kiedy właściwie? Ach, no dobrze, to moja historia teraz? Nie musisz walić szpila, bo to bardziej chodzi nawet o jakąś taką pierwszą wprawkę i na tym się zatrzymałem. No więc faktycznie jakby najpierw próbowałam po maturze zdawać do Łodzi na scenariopisarstwo, ale tam takie chuje siedziały straszne w tej komisji, a ja byłam człowiekiem, który bardzo potrzebował jednak, żeby ludzie byli mili w stosunku do mojej sztuki, no bo spajałam ją ze sobą, nie? W sensie jasne. Jak ktoś coś powie złego o mojej sztuce, to mówi tobie, tym samym źle coś o mnie. Więc tam przeszłam do drugiego etapu, ale podczas tej rozmowy właśnie też mi zadali takie pytanie, skoro ma pani tak pięknie na nazwisko, to co nam pani powie o Iwaszkiewiczu? Chuja wiedziałam o Iwaszkiewiczu, więc... Trzeba było o tych donosach i tak dalej zacząć wywalać takie dobre teksty. Ale nie, ale powiem, co innego wam powiem. Partia miała zawsze rację. Może. No i co? I wtedy jakoś poszłam na warsztaty z improwizacji, a ponieważ byłam w jakiejś szerokiej depresji, tylko na tych warsztatach nie miałam tej depresji. Jasne. No i tak to jakoś zostało. No, to było... Szkoda, że no ale to może chyba i lepiej, no, ale miałaś jeszcze okazję, żeby wyjść z tej szkoły i to przez was solidaruchy jebane, za mało was spałowali, puch i wyskoczy. Nie, może nie aż tak, ale to w Warszawie już, tak? Nie w łódzkich. Nie, w Warszawie. W Warszawie, już. Tutaj ze składem klubu komediowego Proto, czyli... Proto, tak, Proto czyli... klubu komediowego. Proto. Proto. No to po włosku. Czyli... Nie, tak, bo to było jeszcze jakby był klub na Chłodnej. Zgadza się, tak. I chyba jeszcze wtedy się nie nazywał klubem, tylko to była po prostu Chłodna 25, na której występował Klancyk. Zgadza. Czyli chłopaki z Klancyka, no to byli jakby... Tutaj oni... Trzeba przyznać, że będę musiał chyba z nimi kiedyś porozmawiać, bo to jest chyba... Oni byli tymi poruszycielami w wielu przypadkach. No, czy to wynikało też z tego, że oni są też przystojni, myślisz? Ciekawe. Nie wiem, bo niektórzy może tam są, a niektórzy... Ja nie zwracam na to uwagi. Nie, no na pewno chodziło o to, że oni gdzieś tam w miarę wszyscy wtedy studiowali na tym WOT-cie, czy tam na kierunku WOT, na Akademii Teatralnej. Dobrze, że nie na WAT-cie, bo to znacznie gorzej by było. Nie byłoby takiego luzu coś. Dla nieobyznanych to jest Wojskowa Akademia Techniczna. Mój były chłopak tam studiował. Siedział w kamaszach. To jest połączenie moich ulubionych dwóch elementów. Myśli technicznej i wojska. Świetne elementy. Faktycznie, musi być dużo spokoju tam. Ale to o tyle ciekawe, że nie chcę oczywiście skakać na ten temat jakoś tam tego, ale czy rzeczywiście czułaś, czego szukałaś tam w tej improwizacji, w tych warsztatach? Czy to wynikało z tego, że byłaś w jakimś tam gorszym miejscu i chciałaś po prostu posłuchać ludzi, którzy się zgadzają i są dość sympatyczni? Szukasz, gdzie tutaj jest jakby... Nie, to nie jest tania psychoanaliza, spokojnie. Nie, to aspekt sekciarski improwizacji. Ja już wiem, jaką wy macie na temat tego opinię i ja się trochę zgadzam jednak z tą sekciarską nutą, bo faktycznie po prostu dużo osób, które przychodzi na warsztaty, potrzebuje zaspokojenia czegoś, co nie daje im normalne życie, w sensie na przykład znajomych. I znajomych, którzy są sympatyczni i mówią, hej, pomysł jest fajny, chcemy go rozwijać. Więc nie, no ja po prostu zawsze chciałam wyrobić coś artystycznego, a właśnie miałam na tyle jakąś taką niepewność siebie, że te wszystkie jakieś filmowe rzeczy, w które wcześniej szłam, bo też chciałam tam, kręciłam film, a nie skończyłam kręcić tego filmu, bla, 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 wymagały, jakby taka odpowiedzialność leżała na mnie. A w improwizacji, jak coś się zjebie, to idzie na całą grupę. I jakby cała grupa jest za to odpowiedzialna, a nie ty. Więc jakby to jeden taki aspekt. Drugi aspekt też taki, że to ci daje instant gratification, że po prostu masz, nie musisz się za bardzo tam nastarać, powiedzmy, a od razu dostajesz efekt swojej pracy. Ja zawsze jak coś napisałam, to biegłam do tej swojej sąsiadki i to pokazać. W sensie, nie wiem, o co w tym chodzi, ale po prostu, wiesz, od razu potrzebuję
właśnie tego instant gratification, a w przypadku filmu, no to jednak siedzisz, nie wiesz, jak to idzie, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Znaczy, no pewnie to jest jakaś lepsza droga w ogóle artystyczna, no ale nieważne. No i tak, no, a poza tym też, no ja miałam zawsze, wiesz, jakieś takie, że musiałam być w centrum uwagi, potrzebowałam jakiejś atencji i dużo wrzeszczałam i robiłam i akurat... A tu płacą za to. A tu za to płacą, więc ekstra. Doskonale, ale czy nie sądzisz też czasami, żeby przyspieszyć na ten, że ta niecierpliwość w oczekiwaniu na reakcję to trochę przeszkadza czasami w przełożeniu tych zdolności komediowych improwizatorów czy komików, komiczek na takie formy bardziej zinstytucjonalizowane, właśnie jak film, jak jakieś produkcje komediowe. Czy to sprawia, że dość dużo tych osób też tak podchodzi do tego z takim entuzjazmem początkowym, a potem gdy się pojawia właśnie rzeczywiście, no i za pół roku zobaczymy, jak to będzie, jak to kurwa za pół roku, co to znaczy? Nie jest to też, i czy nie masz problemów w tym momencie, żeby to z tym nastawieniem, jeżeli się pojawiasz w takich... No właśnie, nie chcę to zmienić, dlatego się zapisałam do Centrum Kreatywności. Centrum Kreatywności! Pulap! I tu wjeżdża całe centrum. Co jest? To słyszeliśmy, że o nas mówicie. Siema, to ja, Roman. Centrum Kreatywności. Bo moim marzeniem jest napisać serial. Tak. I właśnie to jest jakiś taki kurs pisania seriali, co prawda nie komediowych. Koleś powiedział, że nie będziemy rozwijać żadnego projektu komediowego, bo on po prostu nie wie w sumie, jak to się robi. Bo ja nienawidzę się śmiać. Spojrzałem na wszystkich ciężkim wzrokiem. Ale no totalnie chcę to zrobić, bo trochę już szczerze mówiąc gdzieś tam... No fajnie tam improwizować, ale też bym chciała, żeby coś jednak z tego wynikało. Jakby chcę mieć wreszcie coś, co jest czymś, a nie jakby... Efemerydą taką. Tak, ciągle jakimś... No to jest z tego nie wynika w sumie. Nieodzowny element impro i dlatego tak. Jest tak świetne, że to jest rzeczywiście rzecz, która powstaje dziś i jest dziś i będzie dziś tylko. No a z drugiej strony, jak spojrzysz wstecz, to też jest tak, wiesz, czasami się jest tak, wow, to trochę jak radio, no ono jest dzisiaj. No właśnie, mam takie coś, że w sensie ile można wymyślać, niech już coś będzie wymyślone. Tak, jasne. Ale na przykład, tak jak trochę moich prób stand-upowych kończyło się na tym, że występowałam po prostu na jednym work in progress i miałam takie, okej, to ja już to zrobiłam, nie? Już wystąpiłam z tym, co miałam, a jakby właśnie to, co mi imponuje, to jest ta praca cały czas nad tym materiałem, który wy robicie. I to kurde, wszyscy myślą sobie, to jest hop siup, a to właśnie jest najcięższe w tym, że wychodzisz z tym raz i potem kurde zmieniasz to i zmieniasz. Mi się w ogóle nie chce. Tak. Za każdym razem jak wychodzę, to muszę z czymś innym. Zgadza się. To jest taki entuzjazm, który szybko na szczęście umiera. Więc po prostu albo go sam sobie zabijasz. I jakoś ta radość w ogóle zaczyna znikać. Odrzućmy to, bo oczywiście to nie ma w tym momencie zbyt sam wesołych perspektyw dalszych ten element rozmowy, ale wspomniałaś o serialach. Mnie to też ciekawi, ponieważ ja też się troszeczkę zajmowałem o tyle, o ile, że właśnie polską komedią, tak to nazwijmy, właśnie w formie jakiejś telewizyjnej. I czy ty byś mogła wyróżnić jakieś produkcje telewizyjne, z których się autentycznie śmiałeś, polskie produkcje? Wojna domowa, Alternatywy 4. A coś z ostatnich 30 lat, babciu? No właśnie nie. No, czy nie? Okej, dobra, ale to jak byłam młoda. Tak, Kasia i Tomek. Okej, dobra. Kasia i Tomek nawet mnie bawili, no ale jak byłam jakimś tam... No tak, jak byłam bardzo młoda. No właśnie o to chodzi, że nie ma teraz żadnego dobrego serialu komediowego. No, znaczy jest, no powiedz mi. Nie, ja tutaj nie odpowiadam na pytania. Nie, ale masz rację, miałbym problem straszny cokolwiek wskazać. Ale jak myślisz, dlaczego tak jest? No bo w większości to są te rzeczy kupione, nie? Te formaty. Kasia i Tomek też był format. No tak, Kasia i Tomek też. Ale to nie przywołaliśmy go jak jakiś tam tak. na wysokiej półce, ale... No ale że właśnie tam nie ma, jest to próba jakiegoś, wiesz, dotarcia do każdego widza, że się jakiejś uniwersalizacji tego humoru, która daje w zasadzie nic.
Najczęściej to jest historia jakiejś, historie kobiet, którym się nie wiedzie, w związku z tym se wyjeżdżają na wieś, nie wiem, dom nad rozlewiskiem, czy tam coś, albo... Faktycznie, to jest jako serial komediowy przedstawiany, a ja nie wiem, jak się można z tego śmiać. Chociaż to też nie dla nas jest chyba robione, prawda? No, tak, ale bardzo dużo jest właśnie tych historii o tych kobietach, które zmieniają swoje życie, bo coś tam. No nie wiem, też może faktycznie, bo ja po prostu jakoś tak z wyższością do tego podchodzę i nie oglądam za bardzo tych produkcji, no ale nawet patrząc na te, powiedzmy, stacje premium, jak to jest nazywane na moim kursie, bo chodzę na kurs, który się nazywa Serial Premium, dedykowany stacjom premium. A jak się nazywa, ten drugi kurs się nazywa Serial Standard? No ale tak jak to jest HBO czy Canal Plus, No to one nie produkują żadnych komediowych rzeczy. Poza Canal Plus, który raz postanowił wyprodukować nasz sketch show, który był totalnym niewypałem. Wiesz, o który chodzi, ten materiał nieemisyjny, który był po prostu przełożeniem naszego sketch show. Niektóre długopisy piszą wolniej na... Tak, miałem okazję oglądać na żywo w klubie komediowym. Pamiętam, tam rola Walosa zawsze mnie rozwalała dość mocno. I źle to zrobiliśmy. W sensie teraz jak na to patrzę, to my po prostu przełożyliśmy coś, co było pisane, wiesz, na deski teatralne, na film bezpośrednio i w ogóle większość żartów tam się wytrąciła przy montażu. Tak. No właśnie, dużo, dużo montażowych kwestii było źle ale zrobionych. Ale to było w plenerach, rozumiem, to nie tak, było. Tak. To było w plenerach i to też właśnie odejmowało, bo tak jak było, tak jak dużo umownych, tych rzeczy było umownych na scenie, to nagle jak one przestały być umowne, to te żarty też zaczęły się wytrącać. I to się troszeczkę nie udało. Natomiast ponieważ Canal Plus potrzebuje, czy tam te stacje potrzebują mieć jakiś content polski, to leci właśnie na jakichś takich godzinach w stylu piąta rano. Ale to leci normalnie. Leci. To ty możesz się zgłosić potem, po ten... Tak, oczywiście, że mogę, tylko tak nie robię, bo jestem leniwa. Aha. Na przykład Paweł Najgebary się zgłosił i zarabia na tym, a ja czy Walos nie. Oni nie... Jeżeli jesteś pisana jako twórcy, to będą zbierane te pieniądze. One są tam, siedzą na kupce. Ja też się tego nigdy się nie zgłosiłem, bo się wstydzę. Wiesz? Ale to nie, to mi wcale nie pomaga, bo skoro to tam siedzi, no to może jutro. Tak. Jacek Kurski siedzi jak smok nad... Jaki Jacek Kurski, co ma z tym wspólnego? Ale to jest ciekawe, że Canal Plus przynajmniej się podjął, rzeczywiście. I tutaj zrobię sobie taką tą, że czy myślisz, że też przeniesienie tych form impro, wyjęcie ich z tej, no taki dość... Nie, improwizacja się w ogóle nie przekłada. Nie przenosi się. A czy nie byłaś fanką tam spadkobierców i tych wszystkich wspaniałych programów? Nie, specjalnie nie oglądałam. A ten Who's Line, on też jest tam. Who's Line to też nie oglądałam. Jezu, ja bardzo mało rzeczy oglądam polskich, żeby się nie denerwować. Mówiąc szczerze, więc tylko zbierałam informacje, że jest to straszne, więc postanowiłam sobie tego nie robić. Tak jakby nigdy specjalnie też nie oglądałam kabaretów, bo wiedziałam, że po prostu przyniesie mi to cierpienie, więc po co mam to sobie robić. Bardzo dobra recenzja w większości kabaretów. Przynoszą cierpienie. Dokładnie. Więc co? Jakie było pytanie? Nie. Czy myślisz, że po przełożeniu... dlaczego właściwie nie jest tak, jest tak trudno odtworzyć atmosferę w spektakli impro na taśmie? No bo... Nawet jeżeli kręcisz je jeden do jeden, schodząc do tego klubu, albo stworzyć takie dosyć, no powiedziałbym, warunki szklarniowe dla tego, gdzieś nam się rzeczywiście ten żart wytrąca czasami. No bo to jest jednak jakaś taka forma kuglarska, w sensie, że jest to takie, ej, oni to wymyślają naprawdę teraz i my w tym uczestniczymy i nigdy później tego nie będzie, w sensie, że to... jakby jest dla tych ludzi, którzy tam są, którzy mają takie, ojej, jak śmiesznie, że oni wymyślają to teraz, nie? No ale potem no jakby wziąć to, no to jest po prostu takie niekompletne, no jakieś takie Nie, właśnie tylko te gry ewentualnie mogą się przenosić, dlatego Who's Line, powiedzmy, jakoś działał. Wiesz co, przerwę ci dosłownie. Okej.
Dobrze, przepraszam cię najmocniej. Po prostu wybaczcie też za tą krótką przerwę, po prostu miałem tu kłopoty. Musieliśmy wymienić torebki z herbatą na coś innego. Nie, ale wiesz, interesuje mnie też to z tego względu, że no, chyba każdy, kto zajmował się jakąś formą komedii, też w którymś momencie stwierdził, no dobra, najwyższy czas, where's the money, man? Żeby było przyjść i rzeczywiście coś ten serial, czy to jest dla ciebie jakiś endgame, żeby to jednak było czy to w formie scenopisarskiej, czy w formie występującej, czy reżyserskiej serial? Marta Iwaszkiewicz zaprasza. No kurczę, no boję się, że tak to powiem i potem wiesz, nigdy żadnego serialu nie będzie, więc nie chcę zapeszać, no. Ale no coś kurde trzeba zrobić. W sensie czuję, że muszę wyjść z tej piwnicy, że chciałabym nad czymś faktycznie usiąść i pracować. Mhm. I tak, no i jakoś właśnie gdzieś się rozwinąć, no bo już naprawdę wiele lat gdzieś się tą improwizacją zajmuję i wcześniej jakoś tak, nie wiem, tam zaczęłam pisać swoje rzeczy, nie mieć tam swój solowy sketch show, ale on niespecjalnie się sprzedawał. To zarabiałam minus wiele złotych na tym. No stroje przede wszystkim i tak, tutaj scenografia też potrafi zeżreć dużo. Tak. Po co w jeziorze Como, na jeziorze Como w Palazzo robiłem. Dokładnie. Tak, ale to jest też ciekawe, że w sumie to nie jest też twoja bolączka wyłącznie, bo jakby dużo osób z Warszawy związane ze środowiskiem improwizacyjnym wokół też w sumie... jakoś już były te podejścia. Czy ty też uczestniczyłaś z ekipą w realizacjach dla TVP2, TVP Kultura, gdy klub komediowy się zblatował? Nie, nie, bo... Tam była kosa jakaś chyba? Nie, ale to był dość dziwny mariaż dla mnie. No, w sensie to ciekawy temat, bo faktycznie trochę żeśmy się podzielili na te osoby, które to zrobiły i na te osoby, które tego nie zrobiły. I powiedzmy, że te osoby, które jakby gdzieś tam tego nie robiły, właśnie tą ekipą założyliśmy resort. Jasne. Tak. Więc no... No dobra, to jak nie chcesz rozmawiać, to nie widzę powodu. To jest, nie ma problemu. Nie znałem po prostu szczegółów. Ale czy ty się interesujesz amerykańską tą właśnie improwizacją i tym środowiskiem? Czy to jest też raczej... taki też zamek na odległym wzgórzu. No to jest po prostu, że tam jest ich tak od cholery, no ale oni mają też drogę właśnie kariery, nie? Tak. Patrząc na Tina Fey, patrząc na Amy Poehler czy Steve'a Carella, no to są po prostu, Boże, no tylko tak żyć. No. I czy bolało cię trochę, jak był... Znaczy, ja wiem, że nie oglądałaś, ale ten SNL w Polsce był czy w ten sposób powinien zostać zaimplementowany? No, ja tam nawet miałam rozmowy z tym SNL-em. No ale właśnie, bo w Stanach to naprawdę robią improwizatorzy. W sensie piszą to improwizatorzy, też tam stand-uperzy występują w tym improwizatorze. No jakby to jest standard. I ja jakby tak starałam się im to powiedzieć, że najlepiej, żeby właśnie osoby z tym doświadczeniem to robiły. No i tam część osób mnie posłuchała, ale potem jak miałam takie rozmowy z takim panem reżyserem, z typowym... Typowy reżyser. Tak typowy zwany. Pan reżyser Jeremi, polski. Typowy reżyser. Tak, dokładnie. Kolejny fanpage. To on mi odpowiedział, że on wie, co to jest improwizacja, bo oglądał spektakle Lupy. I jakby, wie, co ma jedno z drugim wspólne? No w sensie, że ją no, zero jakby rozumienia po prostu, czym jest ta improwizacja i zero też słuchania. I też weszliśmy w jakiś taki konflikt, że no ja się tam upierałam, no, że to nie o to chodzi, że ta improwizacja na czym innym polega, że to jest improwizacja komediowa, która przyda się w programie komediowym. Na co on jakoś tak po mnie pojechał, dobra i co? I staniesz obok... Krystiana Lupy ponownie. Tak, czyli nie, staniesz obok Janusza Gajosa i co? I co? I będziesz potrafiła z nim rozmawiać i ja tak, wiesz co, zesram się w gacie. I on się strasznie obraził na mnie i nie dostałam do pracy. Tak? Po tym fragmencie? Więc tak. Ja myślałem, że wtedy stwierdził, łuski mu spadły z oczu i tak. Byłem w błędzie do tej pory i zaprawdę powiadam wam, bracia i siostry,
To by było z jego strony niesamowity pokaz ducha, gdyby tak zrobił, ale no, to nie, jest jakby bolączka wielu osób, że tam się zderzamy często z taką... No też trzeba, chciałbym zagrać tutaj, muszę nawet, rolę adwokata diabła, gdzie no, tam wiesz, wychodzi facet i on wie, że też ma nad sobą 15 osób, które siedzą z pieniędzmi, tak, no co jest kurwa, i co jest. I ja też chciałbym go zrozumieć, no ale w tym momencie, jeżeli są jacyś praktycy pewnych rzeczy, to czasami warto się dopytać. No i też chyba nie najlepiej, że się związali z firmą, która się zamierzała zwinąć chyba po roku z Polski. Ale wiesz co, to z tego co ja wiem, to był pomysł Showmaxa, że tam jeden koleś z Showmaxa właśnie, on był fanem amerykańskiego SNL-a i to jakby on chciał, żeby to się wydarzyło. Aha. I najprawdopodobniej to, co jakby gdzieś tam nie zagrało, to że oni to przekazali temu ATM to robił chyba, że to takiej wielkiej wytwórni produkcyjnej. Bielany. Wielka wytwórnia produkcyjna rządzi się swoimi prawami, więc gdzieś tam to tak. No ale teraz to jest przypał, bo nic nie można z tego SNL-a polskiego zobaczyć, no bo Showmax się usunął i konto Showmaxa na YouTubie się usunęło i jakby nic. Myślę, że dla niektórych to pewnie było nawet lepiej, bo nie wiem, czy chcieliby... Nie, no wiadomo, ale takie to było i teraz jest zerowy potem ślad. Tak. Szkoda, że to się nie udało, bo tak naprawdę, kurde, jakby to się udało, no to gdzieś tam otwiera bramy dla wszystkich, nie? No ale nie łudźmy się, to jest też, było dziecko Lorna Michaelsa i on tam jest do teraz i to jest, na ile on jest tam świadomy tego, co się dzieje we wszystkim, to już mniejsze, ale on miał jakąś wizję, on za nią stał i chciał, a nie, to nie chodziło o to, robimy to samo. Dokładnie. To co, też Lorna Michaelsa bierzemy? Nie, no bo sam pomysł na to, znaczy w sensie fajnie, że sobie ten koleś tak wymyślił, że weźmy zróbmy amerykańskiego SNL-a, no ale gdzie, no jakby znajdźmy coś swojego, znajdźmy jakiś swój polski, kurde, język. Dlatego tak, nie wiem, mi się podobają seriale w stylu Wojna Domowa, czy Alternatywy 4, czy coś tam. No bo tam jest jakby... No, nie wiem, czy nasz teraz aktualnie język, no ale jakiś odrębny, coś ciekawego, a nie po prostu powtarzanie amerykańskich kalek, które nijak się przenoszą gdzieś tam na... Takich amerykańskich kalek jak Tom Cruise, urodzony 4 lipca. Jaki koszmarny żart, ale żeby już zejść z tej telewizji, którą z jakiegoś powodu dość często tutaj jest ona bita, jest niemalże dyżurnym chłopcem do bicia. Nie, zainteresowało mnie, ponieważ, no dobra, skoro telewizja nie daje pieniędzy, nie daje możliwości, nie daje opcji, to w takim wypadku młodszy brat, co w internecie ciekawego można by było zrobić? Wszystko można by robić, prawda? Czy są jakieś takie polskie produkcje komediowe, internetowe, które cię interesują w ogóle? Czy śledzisz? Jezu, ja mam straszny problem z YouTube'em. Ja się czuję takim starcem i jakby naprawdę mnie to przeraża, ilość tego mnie przeraża, straszne rzeczy mnie, co się, no nie śledzę za bardzo tego, jakby gdzieś trochę udaję, że tego świata nie ma, co chyba nie jest dobre, no bo w sensie mogłabym to obserwować i coś tam, ale nie wiem, jakby... To dobrze, to ja mam podobną opinię, więc tutaj się nie zmieni, ale czy dla ciebie na przykład... jeżeli już by była jakaś koncepcja, to żeby ją chociaż pierwotnie zrealizować w internecie, to by było coś do zrobienia. Bo wiem, że Walos się odgrażał, no ale to wiadomo. No to Walos to on ma dużo, on ma Kościół, dużo projektów. Jeszcze dzisiaj staje tuż na gorszy Kościół. Jo, ale niestety i niego tuż najlepszy. Dobra, spoko. Ale to jest, gdyby mu dać do liczenia pudełka od pizzy, to już ci poszło, ale kwestia jest, że czy właśnie zawiązać się, wiesz, jakby no, po prostu usiąść, nawet zachowując umowność do tej pory, jaka jest, wiesz, jest taki nurt robienia na przykład filmów tak zwany swilling, nie? Czyli robimy go... jakiś film, tylko po najniższym budżecie możliwym. Czyli wszystko jest z kartonu, wszystko jest pomalowane, jest sztuczne. Wiemy, że to jest sztuczne, żeby nie było wątpliwości też. No. Może coś w tym kierunku. Nie zastanawiałaś się, żeby zebrać kilka osób i tak po prostu coś zrealizować. Nie no, zastanawiałam się, tylko po prostu czasem jest tak dużo tych rzeczy. Przez to, że my gramy ciągle te spektakle, to jakby
czas się trwoni gdzieś tam na te spektakle, jakieś takie właśnie myślenie przyszłościowe się trochę w tym wytraca. No. I oczywiście, żebym chciała, ale jak patrzę, jak nie wiem, mamy zrealizować jakiś teledysk i nie ma czasu po prostu, żeby go gdzieś tam zrobić. Jeden zrobiłam w teledysk w przeciągu roku. to było wow. Tak? Ale to do jakiego kawałka? Swojego własnego? Nie, nie, znaczy to było wow, że zrealizowałam, ale nie do piosenki Lola Low, Sexy President. I to właśnie było najtańszym kosztem, jak się da, zrobiony teledysk, ale jarałam się tym. Mój kolega Norbert, właśnie jako Lola Low, drag queen, kandydująca na prezydenta Warszawy. Bardzo dobrze. Skutecznie zresztą. No tak. Warszawa się teraz zmienia, dzięki. Nie, ale to też chciałbym cię zapytać, bo byłaś w tym roku na Marszu Równości. Czy nie irytowała cię troszkę obecność tam Lehman Brothers i innych film takich, które, wiesz, banków? O Jezu, to jest temat! To jest dosyć dziwne, nie? Bo tam bo pierwszy raz się spotkałam z takim pinkwashingiem w Polsce. Oj, takim. Tak, no to jest właśnie moja kłótnia, pierwsza, jedyna kłótnia z Joanną Pawluszkiewicz na Facebooku. Też ją pytałam o ten temat. Tak, no bo ja jak gdzieś tam... inaczej. Byłam w Brighton i tam ma swoją platformę poza BBC, co w ogóle jest jakieś wow, nie? Telewizja publiczna ma swoją platformę w Wielkiej Brytanii. Strażacy mają swoją platformę, policja ma swoją platformę, szpitale mają swoją platformę, plus Tesco i Nestle. Akurat sobie robiłam selfie, żeby wstawić, hej, jestem na Parazie Równości, coś tam, ale akurat ujęłam się z Nestle i stwierdziłam, że Joanna Pawluszkiewicz na pewno to skomentuje, więc tak, nie wstawiłam tego dokładnie. Ojej, to Nestle to już jest taki szatan, wiesz, tam. No dokładnie. Mniejsze już nawet to działania jakieś tam z kapitałem związane, ale to środowiskowe. To byście miały rozmowę. Więc co ja sobie myślę, że w Polsce nie pójdzie z nami telewizja publiczna, nie pójdzie policja, straż i tak dalej. I idą te firmy i one faktycznie robią sobie pinkwashing dzięki temu, ale kurde, jesteśmy w kraju, w którym no jakby nie ma żadnego dofinansowywania, nie wiem, kwestii tego typu, tylko wręcz jest to spychane i tak dalej. No nie muszę ci chyba tego tłumaczyć. I dlatego ja jakby będąc osobą bardzo wspierającą Paradę Równości i organizującą teraz wydarzenia różne z Paradą Równości, bo teraz mamy co miesiąc dwa wydarzenia z Paradą Równości w resorcie, no to jakby no gdzieś to rozumiem. No. No bo jakby jeśli będziemy tak skrajnie radykalni, czyli że wiesz, że niech sobie na razie banki, na razie, nie wiem, lody, na razie coś tam, no to po prostu nie ma skąd brać tych pieniędzy, a jeśli chcemy pokazać... Czyli twoje nastawienie jest, że po prostu w czasach, kiedy mało jest przymierzańców, to nie można się za bardzo oglądać na to i tam... Jak ktoś podaje rękę, to nieważne, czy jest czysta, czy brudna. Oj, no... Znaczy, to jest takie powiedzenie tylko, prawda? Żeby nie było wątpliwości. Ale ja mam też inny temat... Czy na przykład, i to jest rzecz, którą chciałem też mieć tu na piśmie słownym, bo żeby zorganizować też swoją tą platformę w przyszłym roku, resortową po prostu. No, tylko będzie one dużo kosztują dość. W sensie na przykład partia razem jechała takim chujowatym busikiem jako platformą. Na tym się pewnie skończy, ale wiesz, myślę, że wśród znajomych byś znalazła... Ja na przykład mam sprzęt, który mogę spokojnie pożyczyć bez żadnego problemu dźwiękowego. Zajebiście, zróbmy to. I wiesz, jest opcja crowdfundingu, jest opcja zorganizowania jakichś imprez, które by tylko na tym się zasadzały. Myślę, że to jest do zrobienia, nie? Tylko kiedy jest w przyszłym roku? Też jest... Nie wiem, pewnie w czerwcu. W czerwcu. No to dobrze. To jest ale ciepło. Czy ty wiesz, że wydarzenie, które my mieliśmy, które się nazywa Snatch Game, które jest kopią takiego, w RuPaul Drag Race jest taka konkurencja, która się nazywa Snatch Game,
My je wyprzedaliśmy w 2 minuty. W dwie minuty. 80 poszło... miejsc. 90. To szok jak na resort. Wiem. Dwie grupy, 45-osobowe. Ale po prostu ktoś złożył machusywne zamówienie. Nie, ale to mnie cieszy, bo tak powinno wyglądać właściwie. I też jest to taki, no, nie będę tutaj owijał w bawełnę z dość takim powszechnym nurtem komedii w Polsce, który się zasadza zazwyczaj na tylko na sekowaniu osób trochę odmiennych i właściwie wytykaniu tego, jakby to było wyłącznym wiskomika, ktoś jest inny. Znaczy ja się w ogóle, bo tak zabrzmiało teraz, że cieszę się z tego, bo się szybko bilety wyprzedają. Bardzo dobrze. Nie macie biedaki. Ale... I choćbyście chcieli przyjść, wy biedne dziady, ale to ja nie ma wejść. Ale ja się po prostu bardzo z tego cieszę, to bo to jest dobrze. Naprawdę rzecz, którą ja się mega jarałam, bo oglądałam dawno temu ten program, miałam takie, Jezus Maria, jaka to jest piękna rzeczywistość, której nie ma w Polsce. Mhm. I nagle jakby gdzieś tam sama zaczęłam to wprowadzać i to jakby działa i ludzie też chcą to oglądać. Mhm. Poznaliśmy super, super drag queens i w ogóle... No naprawdę cieszy mnie jakby ta współpraca i to, że to gdzieś tam robię. To dobrze, to ja zawsze uważałem, że po prostu komedia nie może istnieć, wiesz, w jednolitym świecie, a do takiego wiele osób chciałoby dążyć, gdzie przychodzą kolesie w czarnych koszulach na scenę i mówią, słuchajcie! A propos, bo też odbiliśmy tutaj trochę od tego tematu i internetu i tak dalej, ale właściwie, dobra, to jeśli nie YouTube, bo on rzeczywiście ma tam swoją gigantyczny bagaż, to co cię śmieszy w internecie, co sobie przeglądasz, jeżeli masz gorszy dzień, czyli o Jezus pewnie Maria, rzadko to się że dostałam takie pytanie na... próbowałam raz mieć normalną. Nie. Próbowałam raz mieć normalną pracę tak. I zdawałam, kurde, do Netflixa, żeby być ich social, coś tam pisać rzeczy na Facebooku. Właśnie dostałam pytanie, co cię śmieszy w internecie. Nie, bo to oni pewnie chcieli po prostu listę rzeczy, które by ci zabrali, a odezwiłem się do pani, po prostu by ci to przyjrzeli w ramach swoich własnych rzeczy. Ale ja nawet daleko tam zaszłam, ale sam Netflix mnie odrzucił. Sam pan Netflix. Sam mnie Roman Netflix odrzucił. Ponownie. No, ale co? Aha. Nie, czy jest... I would prefer not to i wszystkie pokrewne jego strony, bo tam trochę tego jest. Wszystkie te jakieś tam beki z Ziszka. Spódnice takie kredkowe są, takie opinające na dupę z twarzą Ziszka. To mnie śmieszy bardzo. No by się ucieszył też, jakby to zobaczył w tym swoim cudownym, podtrzymywanym akcencie. The monthness of the things that we are buying to the society and also... Dokładnie. Jest wspaniały ten człowiek. Oglądałeś w ogóle jego debatę ze Jordanem Petersonem? Słyszałeś może o tym koncercie? Nie, słyszałam o tej debacie, oglądałam to jego tam, jak on analizuje filmy. No to, ach, tak. No i to, ponieważ studiowałam kulturoznawstwo, to my to oglądaliśmy tak, wiesz, nie że beka, tylko coś w tym jest. I kanów, Coca-Cola. I... Tak. Się tak, co? No dobra, może. To często jest moja reakcja na jego, no. Pewnie tak. Ciekawe. Ale w sumie to też jest ciekawe, bo ja właściwie większość tego to jest, żeby tych rozmów polegające na tym, skąd pochodzi to, czym człowiek jest. I na przykład, czy jeżeli wynosząc już poza internet jakieś takie, mówiliśmy o serialach, ale filmy, czy są jakieś filmy komediowe, które oglądałaś więcej niż 2 razy na przykład i znajdowałaś w tym jakąś radość? No, Dzień Świstaka. Dzień Świstaka, no. Dużo jest takich filmów. Ale tak z rozmysłem, że sobie myślisz, dobra, jestem, załóżmy, znajomi i zasadzę ten, stary, dobry hit. Dmuchasz na płytę DVD. Kurde, trochę tych filmów jest, Boże, czy to, Panie... Nie wiem, chociaż zawsze jak tak mam mówić o jakichś filmach, które oglądam, to kończę na właśnie takiej osobie z siebie jeszcze z kulturoznawstwa, gdzie mówię Robert Altman. Tak, to mój ulubiony reżyser. Ale naprawdę... Ale Dzień Weselny jest super śmieszny. Czy na skróty na przykład. No...
na przykład teraz, nie, kurwa, dalej jestem tą osobą z kulturoznawstwa, właśnie chciałam powiedzieć, że Almodóvar. No ale te pierwsze filmy Almodóvara, właśnie teraz totalnie chcę do nich wrócić. A byłaś na tym nowym teraz? Nie, właśnie, muszę powiedzieć. Co to jest za dziwne? Nie wiem, jakoś aż się cała zapociłam, bo po prostu ale widzę, seriale. Że już tak, tak, dobra, tak, bo widzę, jakbyś tu wróciła do epoki studenckiej swojej. Tak, bo to jest właśnie, bo to jest to, jakie są twoje ulubione filmy? Też to pytanie na tym, do Łodzi, jak się zdaje, i to zawsze to taka ocena, to, i to jest, wiesz, też... Głupio tak, wiesz, bo na głowie jest tam Con Air, Lot Skazańców, tak, kurwa, powiedzieć? Albo... Bracia bo zastępcy. Na przykład mam, bo jak się parę razy upiję... To stary, gdzie moja bryka? Dokładnie. Co? Nie oglądaliście? Ale nie, to mi też przypomina na przykład takie pijackie rozmowy z Walosem, które jak... Zawsze już... 10 rzeczy trzeba. Tak, 10, jak jest 10 twoich ulubionych filmów, Marta? I ja tam wymieniam i on, dobrze. I to jest zawsze takie ocenianie, co ja wymienię. I po prostu już... Naprawdę nie, wiele razy to robimy, bo on oczywiście zapomina, bo pijaku już mnie kiedyś o to pytał, więc tak, przechodzę to często. No tak, ale czy to nie widzisz w tym też takiego, że jest, no bo masz, jeżeli masz przygotowanie akademickie do oglądania kultury ogólnie, w tym wypadku filmów, to czy ten taka mania właśnie wymieniania tam 10 rzeczy najlepszych i tak dalej nie męczy się trochę? To jest takie... Jezu, no właśnie to jest jakieś takie męczące, bo mam ochotę sobie po jakoś tak pójść. Ten, ale na przykład jeśli chodzi o polskie filmy, tak. Czy jest jakiś taki nieodkryty na przykład, który mogłabyś polecić, a sądzisz, że wiele osób jeszcze się nie zapoznało z nim? Tak, tylko muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywa. Kurwa. A kto tam grał? Violetta Villas na przykład. What? No, wtorek, poczekaj. Dzięcioł. Dzięcioł. Bardzo, bardzo spoko film. Naprawdę o takim gościu, który właśnie próbuje sobie podrywać różne kobiety, bo jego żona wyjeżdża. I trochę on jest bardzo fajny. Taki, można powiedzieć. Tak, i na końcu jest w ogóle jakieś absurdalne są te sceny, które się tam dzieją piękne na końcu. No i właśnie występuje tam Violetta Villas. Wow. Więc jest to bardzo ładne. No Hydrozagadka to raczej jest odgadniony film, chociaż a propos Hydrozagadki ja mam swoją teorię, że tam dokonuje się gwałt kamerą. Wow. Bo jak jest ta scena, że ta typiara tak, tańczy, tam tańczy, tak. To ta kamera w przód, w tył, w przód, w tył, w przód, w tył, w przód, w tył, w przód, w tył. I totalnie jest penetracja kamerą. Chyba tak, tak. W ogóle są takie dziwne tony czasami, niektóre tak. Sceny są dość długie. Zresztą ma, chyba no, Konrad jeden i drugi niedawno się... Trzeba ulać dla nich, bo nagrywamy to w okolicach 1 listopada, więc wszystkiego najlepszego tam w niebie, czy gdzie jesteście, chłopaki. Ale faktycznie jest takie repozytorium dosyć nieodkryte polskiej kultury, jeszcze gdzieś się znika. A czy, bo ja, wiesz, ja tylko umiem o filmach i pierdoła grać, gadać niestety, to jest minus, nie? Ja nie wiem. Nie, no bardzo dobrze, no jakby tylko właśnie, to jest zawsze ten test. Nie uważam je za ważne niestety, to jest smutne. Też mnie to ciekawi w obrębie tego, czy na przykład... Sorry, że to kolejny po prostu wytwór, ale książki, które, do których... Czy zdarzy się wracać do książek w ogóle? No, tak. Znowu, jak byłam pretensjonalną nastolatką, bo też tak, no ja byłam po prostu dość pretensjonalna kiedyś, no to Milan Kundera, prawda? Nieznośna lekkość bytu. Zdecydowanie. No kurde. Dużo nam mówi o nas jako społeczeństwie. To moje ulubione określenie. Ale właśnie do tego ten. Ale na przykład z takich komediowych książek to bardzo lubię taką sagę Adrian Moll, która się zaczyna od Adrian Moll tam lat 13 i 3/4 i potem leci przez różne lata. To jest super śmieszne i właśnie to teraz tak sobie czytam, jak mam coś przeczytać miłego, to sobie do tego wracam na przykład. Tak. Bo mało jest, kurde, zazwyczaj jak się już czyta książki, to żeby, kurde, przeczytać jakieś dzieło, które wypada przeczytać, nie? A tak, żeby tak... Znaczy, no poza fantasy, nie? No bo ja przede wszystkim książka, do której najwięcej razy i możesz mnie oceniać jak chcesz,
wracałam, no to był jednak Harry Potter, prawda? Ja też czytałem Harry'ego Pottera za młodu, nawet mój brat chodził na premiery, czyli wiesz, te co się odbywało północy, tam siedziały dzieciaki tam z węglem na czole i tam, expecto coś tam, expecto no friendsum. Ale to jest też interesujące, że w sumie a czy coś i fantazy wie... też, tak, książki, no. Dużo tego, a czy coś cię przerodziło wiesz, w jakąś tam na przykład gry, czy figurki? Nie, nie, bardzo, nie, właśnie, bo ja byłam tak popkulturowo fantazy, w sensie, że Władcę Pierścieni katowałam. Piórnik tam z tymi, też miałam w sumie. Tak, tak, i bardziej sobie fantazjowałam, w sensie, że nie miałam z kim grać, no bo byłam laską, więc tam koledzy grali sobie w jakieś rzeczy z Władcy Pierścieni, a ja sobie po prostu tworzyłam mój własny świat Władcy Pierścieni. Rysowanie map i tak dalej? Nie, bardziej w głowie. A, okay. Miałam swoją postać, która nazywała się Artira i była... I była chora na serce. Bo ciśnienie jej rozjebywało wszystko. Byłam jedyna, nie, byłam księżniczką, nie, to jest skrajnie ale żenujące. Ale co, Gondolinu czy tego, czy starego jeszcze za morzem, no, to Valaru? To są czasy, prawda, takie podstawówkowe, aha, trochę może i późniejsze, więc wymyśliłam sobie, że jestem księżniczką amazonek na wygnaniu. Władcy Pierścieni i dołączam do drużyny Pierścienia. W końcu. A już wtedy, widzisz, miałam feministyczne zapędy. Bardzo czułam, dobrze, że brakuje w drużyny Pierścienia ani kobiety. Ani jednej kobiety. No. No dokładnie. W ogóle one były tam dość tak nie najlepiej potraktowane. No w ogóle ta scena w drużynie Pierścienia, że jak Arwena tam niby tam wiezie tego chorego Frodo, tak, że tego, co go tam ten... Arwen, no to Arwen, przepraszam. No to w książce to był jakiś elf, a nie... Tak, Glorfindel się nazywa. No dobra, dobra. To w ogóle dwukrotnie występuje w tych książkach, ale faktycznie też ta Eowina, która no właściwie tak została... To, no, film trochę rozbudował jej rolę, a w książce to ona była, no to ona tam stoi. Aha, to stoi. Wiesz, nie? Ja do tej pory płaczę. Jezu, potem jak, tam kogoś dziabie w nogę, jak, ale potem grzecznie już z powrotem do chłopa. O Jezu, bo znowu mnie przechodzą czarki, tak? Ale jak... Ona ściąga ten tak, hełm jak, i mówi, jak, ty kurwysynie mały, ja ci dam, ty. Jak ściąga ten hełm i on jej mówi, że żaden mężczyzna, no man can kill me. I ona ściąga hełm i mówi, I'm not a man. Boże. I z półobrotu. Mamy jeszcze takiego kopa z półobrotu. Tak. To było coś. Ale faktycznie, czy w ogóle widzisz też w obecnej kulturze, że troszeczkę jakby ten trend został odwrócony? Nie, ale czy śledzisz trochę chociaż fantazje obecne, czy to raczej też nie? Nie, no śledzę. No bardzo jest to teraz, prawda, odwrócone. Co uważam za słuszne. No ja rozumiem, że to może być takie, że Jezus Maria, już gdzieś tam jest tego za dużo dla mężczyzn, ale jednak... No ale do tej pory było... No do tej pory tak nie było, w związku z tym... Było w drugą stronę za dużo. Nie, ale bo jeden z moich kolegów raz właśnie tak mówił, ile tu można, coś tam, dlaczego kolejna kobieta musi być jakoś tam... Pozdrawiam, Bartek. Nie ty, tylko inny. Okay. I więc ja się cieszę i oglądam wszystkie te produkcje, bo to jest po prostu jakby takie wreszcie relief, że zawsze sobie wyobrażałam, że te postaci tam są i ja jestem tą postacią, która jest, wiesz, tą silną typiarą, która tam walczy na te miecze, czy tam, kurde, ma turbomoce. W X-Menach też miałam swoją postać, że akurat w X-Meni byli o tyle zajebiście, że tam było dużo lasek. Tak. Ze wszystkich super bohaterskich rzeczy ja najbardziej lubiłam X-Menów. Wonder Woman mnie jakoś nigdy tam nie kręciła, ale ona też nie była z komiks, znaczy w sensie nie jest było kreskówek. Nie było. W sensie nie było, o to mi chodzi. Był straszny serial z lat 70. No właśnie, właśnie. I tyle. No tak, X-Meni zresztą, wiesz, stworzeni jako taka forma też, że oni byli prześladowani też, no jako właśnie taka alegoria, więc nie dziwnego. X-Meni byli, kurde, najlepsi właśnie. Tak, tak, zdecydowanie, ale też, no to żeby odbić, ponieważ ten trend jest w pełni słuszny i on, no musi tak być po prostu. Społeczeństwo się składa z pewnych różnych grup i fajnie, że oni mają tam, no i oczywiście... Ale wiesz, co zaobserwowałam? Znaczy, może to się
zmienia, ale jakoś jest to dziwna obserwacja, ale ten, że na przykład jak Jessica Jones, lubię ten serial, tam jest właśnie dużo, dużo kobiecej perspektywy. Jessica Jones w pierwszym sezonie, jej powiedzmy wingmanem, czy jak to się mówi, sidekickiem. Sidekickiem, tak. Wingmanem. Wingwoman. Jest Luke Cage, który jest super silny, ale tak. jest czarny. Tak. W Gwiezdnych Wojnach ta typiara główna, też jej sidekickiem jest też koleś, który jest czarny. W sensie, tak. że dużo jakby ta kobieta nie mogła mieć sidekicka, który jest silnym, białym mężczyzną. No tutaj chyba Weronika Mars by była najlepszym przykładem. Ona była detektywem i detektywką, a jej sidekickiem był gentleman, który jest jakby ten. Podobnie jest bardzo fajny komiks iZombie, polecam. Jest całkiem dobry i nie najgorszy serial. Chociaż no to znaczy tutaj to jest jakieś tam... Nadmienia Gwiezdnych Wojen, poza tym Finn jest prawdopodobnie też osobą, która kręci z tym pilotem, więc masz podwójne punkty, jeżeli chodzi o sprawiedliwość społeczną, bo jeszcze nie tylko, że jest POC, person of color, to jeszcze jest nieheteronormatywny. Jezus, zawsze zwyczaj się. To wszystko nie, było fajne, gdyby nazwy były prostsze. Nie, oczywiście to. Tani żart, ale też a propos tanich żartów. Tylko nie chcę, żeby źle było zrozumiane jasne. To, co powiedziałam. Po prostu jakoś mnie to tak zastanawiało, w sensie, że... No... Nie, no jesteś rasistką, bądźmy szczerze. O jest. Dobra, okej. Okay. To przecież jest jasne, od no razu. No dobrze, wiadomo. Tak, no zwracam jak uwagę. Mówisz to, zwracam na to uwagę. Jak mówisz to, no to znaczy to. Przecież jest, wiesz, jest cała tablica, gdzie łączysz. Ja nie jestem rasistką, ale... Bardzo mi się podobało, gdy niedawno Olga Tokarczuk dostała Nobla. I amerykański Twitter oczywiście w niektórych miejscach zareagował. I super, nie wiem, czy słyszeliście, że Nobla dostała biała kobieta, która ma dredy. O Jezus Maria, ale w tym, bo coś z tymi dredami, ja nie, troszeczkę nie rozumiem w tym, w Good Place, który uważam, że w ogóle nie jest zbyt dobrym serialem, mam też grubą analizę, to jak ktoś chce, to mogę mu napisać. Zapraszam. To... www.marta.centrumkreatywności.pl To jest moja strona, właśnie mój blog. Co ja chciałam powiedzieć? The Good Place. A tak, że tam jest to muzeum w piekle pierwszych grzechów, tak. jakichś tam, które tam zrobili. I właśnie jest jeden tam figura pierwszej białej osoby, która zrobiła dredy. Ja myślę, że Olga Tokarczuk się trochę zalicza do tego. Nie, no to też oddam, że wiesz, pani Olga to nosi je, Jezus, już tak 25 lat, to tak jakby już... No dobra, nie czepiam się, no ma Nobla, nie będę się jej czepiać. Druga sprawa, że wiesz, że gdzieś ktoś z drugiej strony końca świata mówi, naprawdę? Ona przecież jest skudowy, zdrój, dajcie spokój, ludzie trochę się wyluzować czasem. Więc no dobrze. Jak zawsze twierdzę, no, każdy jest świętszy od papieża, ale jego, albo, no tak, papież jest bardzo święty. Ale kwestia jest, że, bo powoli będziemy już tak kończyć, bo mam nadzieję, że ta pierwsza część, którą nagrałem w innym formacie, jeżeli brzmi trochę inaczej, to przepraszam najmocniej, po prostu były złe presety tutaj ustawione. No, to jest wszystko bardzo skomplikowane, ja się nie znam na komputerach, niestety, to jest ten minus. Ale też chciałem cię dopytać o chwilę o stand-up, bo wiem, że właśnie wspominałeś, że się nim zajmowałeś w takim formacie, ale czy chciałabyś wrócić jeszcze, coś napisać, jakiś secik tam 5-10-minutowy, bo zawsze mnie to śmieszyło, co tam powiedziałem, tylko, że właśnie były też elementy takie, że no, tam trochę trzeba było też element przyciąć, trochę tam poprzestawiać. I to no właśnie, to musiałabym nad tym popracować. Aha. No kurde, to jest trochę tak, że ja mam jakiś... Znaczy może mi się to zmienia, staram się nad tym pracować, ale właśnie nie mam za bardzo na to czasu, jednak nad tym nie pracuję, nie? Ale jak mam tą Patrycję Wichurę, tak. która jest trochę beką gdzieś tam ze stand-uperki, no to mi jest dobrze to mówić, no bo jestem gdzieś tam za postacią. Tak. I nagle po prostu jak, że mi dużo daje bezpieczeństwa, jednak jak coś takiego jest mówię w postaci. Jasne. Jest jeden cudzysłów jeszcze, prawda? Ale czy jako wiesz, jako ty, no przecież masz historię masz do opowiedzenia, no na pewno nie jedną. Nie? Więc... No to, znaczy kurde, no tym bardziej, że nie wiem, ja sobie piszę jakieś tam komediowe teksty i jakby po prostu wystarczyłoby wziąć i to jakoś
przerobić to na mówione. Ale ja nie wiem, jakoś po prostu mam... No może to zrobię, słuchaj. Jasne. Ale na pewno szanuję wszystkich... Wszystkich w ogóle. Wszystkich, którzy wychodzą i mówią gdzieś tam po prostu jako oni swoje teksty, bo mi jest łatwiej zdecydowanie po prostu ukryć się za postacią, żeby coś powiedzieć, co jest gdzieś tam prawdziwe. Mhm. Bo wtedy też wydaje mi się, że więcej mogę prawdziwych i szczerych rzeczy powiedzieć, jak właśnie robię to za postacią i coś tam. Dobrze, widzę, że właśnie teraz nawet się schowałaś. Tak, tak. O, zaraz, poczekajcie. Jakbyś naciągnęła teraz tak koło mnie, że tak, a teraz powie do was pani Janina Gozda. Dzień dobry! Nie, oczywiście nie to, ale też zahaczyliśmy wcześniej o książki, o to były książki komediowe i tak już na sam finał. Zwyczajowo jest też tak, że chciałbym, żeby jeżeli masz do polecenia jakąś lekturę nie związaną z komedią, coś po prostu z ostatnich miesięcy, lat, które byś była w stanie ze szczerym sercem polecić, to chętnie bym posłuchał, pewnie inni też. Mm-hmm. O Boże, co ja ostatnio czytałam? Nie musi być ostatnio, no, naprawdę kwestia jest... Nie, bo ostatnio właśnie czytałam jakieś takie w cyklu lekkie książki tego no to też Adriana Mola, więc to na pewno jakieś gdzieś jest przyjemne. Słuchajcie, no wydaje mi się, że można sobie od czasu do czasu poczytać gazetę. Gazetkę leśną, to jest moje ulubione. Nie, rzecz, która najbardziej to mój przyjaciel się ze mnie śmieje, że to jest rzecz, o której jak właśnie przychodzi do mówienia, co ja bym poleciła, to ja zawsze to polecam, ale chuj, polecę to znowu. To są opowiadania Cortazara i opowiadania o Łukaszu, które są naprawdę bardzo śmieszne. W sensie to są po prostu bardzo szybko napisane skecze. Mhm. I są abstrakcyjne, ale też poruszają jakieś bardzo życiowe, mądre tematy, ale w sposób tak abstrakcyjny jest to ekstra. Czyli raczej krótka forma taka to jest, bo przyznam, że ja jego to chyba Grę w klasy tylko czytałem. Tam, Gra w klasy jest długa i wiesz, jest trochę bardzo długa. Tak, a to jest super śmieszne i naprawdę fajne. I króciutkie takie. Takie to... moje mini są te opowiadania. Takie, które akurat pasują do wiesz... transportu warszawskiego, tak. Który potrafi się trochę, to jest moja ulubiona forma. Jeżeli jesteś w 25 minut, załóżmy, w stanie przeczytania, załóżmy 30 kilka stron i to jest już zamknięta całość, to jest coś dobrego. Nie, gra w klasy to ciężka. Ciężki temat też, się dzieją rzeczy. No a tu widzicie, tutaj od samej Marty mamy polecenie, jeżeli lecicie do Centrum Kreatywności, to potem w autobusie tylko... Żeby nie było, ten kurs jakby nie jest organizowany przez Centrum Kreatywności, on się tylko tam odbywa. Ja wiem, ale będziemy... jednak wybrali nam miejsce. Miejsce bardzo ciekawe, tak. Które polecam, bo wiem o co chodzi, ale widzisz, w takim wypadku kawał drogi, jeśli się tam pewnie jedzie, no to jest okazja coś tam przeczytać. Ja chciałem ci bardzo podziękować za tę rozmowę, bo w sumie skoczyliśmy na 60 różnych tematów, jak zwykle żadnego nie wyczerpaliśmy, ale tak. To chyba nie jest problem, to bez przesady. Dziękuję ci bardzo, Bartek. Bardzo miło się z tą rozmawiać. Oczywiście mam ochotę gadać dalej. No, jasne. Ale to napiszcie do mnie. Ja wam wiele rzeczy powiem. Jest okazja też oczywiście. Wpadajcie koniecznie na występy w Resorcie Komedii. To jest ulica Bielańska 1. Tak tam jest. Się dzieją rzeczy regularnie. Jeszcze raz dziękuję, Marta. Dziękuję, Bartek. Oczywiście ja się nazywam Bartosz Zalewski, to było nieporozumienie. Bartosz Zalewski, to było nieporozumienie. Bartosz Zalewski, to było nieporozumienie. Bartosz Zalewski, to było